Panowie, ja wielokrotnie spotykałem się z taką opinią, że aktorzy, którzy występują na deskach teatralnych, no muszą zaprezentować zdecydowanie no większy warsztat, dlatego że wiadomo, produkcje telewizyjne, Proszę duble, bardzo, oświetlenie. Większy warsztat? No my mamy taki 3,5 metra, nie? No szeroki na metr. Ale 20, wysoki, mamy tam i madła i tak. Wie pan co, no nie będziemy się upierać, przecież gramy też w telewizjach i filmach, więc nie wiem czy większy. Natomiast teatr jest taką bazą dla aktora zawodowego, bo o tym mówimy. I faktycznie teatr, bez teatru byśmy my nie żyli, teatr mam nadzieję bez nas również, co udowadniamy, mam nadzieję, tą sztuką pół na pół, komedią kryminalną. Mi chodziło po prostu o to, że w filmach da się przemycić tych aktorów właśnie niezawodowych, że można to przykryć oświetleniem, można to przykryć różnego rodzaju efektami, zdublować sceny i tak naprawdę no gdzieś ten warsztat ucieka. Natomiast w teatrze to wszystko to, co się odbywa na bieżąco, to widz jest w stanie dokładnie zauważyć. No i weryfikuje od razu, nie? Absolutnie. Też uważam, że takiej byle jakości w naszym życiu filmowo-teatralnym jest bardzo dużo. W związku z tym, jak pyta pan o nas, no to cóż, my możemy powiedzieć, że do każdych z tych sztuk mamy bardzo określony szacunek. I to bardzo wysoki, niezależnie od tego, czy stoimy przed kamerą, czy nawet przed mikrofonem, a tym bardziej przed bardzo emocjonalnie nastawionym do nas widzem. Nie możemy mu sprzedać tej byle jakości, oddać, bo nic innego nie potrafimy. Mam wrażenie, że my akurat jesteśmy w stanie zagwarantować mu 2,5 godziny jakiegoś wzruszenia, jakichś emocji, niekoniecznie musi to być oparte na komedii. Więc nie wyobrażam sobie, żebyśmy każde z tych mediów traktowali inaczej. My wszystko, co robimy, przynajmniej tak się staramy, to robimy to z pełnym szacunkiem do tego widza, który siedzi metr od nas i do tego, który siedzi przed telewizorem i do tego, który siedzi w ciemnym kinie. No właśnie. Jest jeden warunek, bo śmiechy mamy i tak, jednego żądamy od widza. Żeby myślał. I powiem szczerze, że w tych czasach to nie zawsze jest taki konieczny warunek, my przy tym się upieramy, robiąc również taki niby łatwy gatunek komedię, ale pod spodem tam kipi na pewno. Ale biorąc pod uwagę to, że teatr zaczął jeździć, ten dobry teatr jeździ z tymi dobrymi spektaklami po różnego rodzaju miejskich ośrodkach kultury, czego świadkiem jesteśmy chociażby tutaj dzisiaj, że panowie przyjechali, to ten widz chyba też jakby nabiera takiego doświadczenia i tą sztukę odbiera w zupełnie no, inny sposób niż to miało ją miejsce jeszcze kilka lat wstecz. Wie pan co, ja mam nadzieję, że te nazwy, które były Dom Kultury, zaczęły się zmieniać w Centrum Kultury i mam nadzieję, że dzięki temu, że jeżdżą takie sztuki, że to są centra kultury, dlatego że staramy się to, co Piotr powiedział wcześniej, przemycać coś więcej i faktycznie no, to teraz jest duże zagęszczenie spektakli jeżdżących po Polsce. Nie ukrywamy, że nie wszystkie są takie, jakie byśmy chcieli. Akurat my robimy to, co chcemy i uważam, że dajemy wartość. Natomiast tak jak w każdej dziedzinie życia zdarzają się i też takie rzeczy, które później przeszkadzają nam z kolei przedstawiać swoją sztukę. Gdzieś tam, czyli wracamy ciągle do wartości, do jakości, którą trzeba dać. Ludzie zapłacili za bilety, a my musimy to oddać właśnie w tej wartości. I z tego względu, no mam nadzieję, coraz więcej zacznie jeździć tych dobrych rzeczy, tych spektakli teatralnych, tak naprawdę, jak się nazywają, teatralne, a nie robione na kolanie w 3 tygodnie produkcje, tak zwane produkty, to teraz się mówi projekty i tak dalej. Projekty to co innego znaczą. U nas są spektakle teatralne. A poza tym w dobie internetu, takiego łatwego, bardzo, bardzo łatwego dostępu do środków takiego bardzo masowego, z naciskiem na masowy atak, to powoduje, to również i telewizja, powoduje, że ten gust niestety troszkę gnuśnieje. On staje się coraz mniejszej wartości. I jeżeli w takim ośrodku jak Dom Kultury my możemy dołożyć do cegiełki budowania z tego ośrodka takiego centrum, czy nawet teatru, czyli świadomości teatralnej, zwykłego, przeciętnego zjadacza chleba, no to będziemy to robili zawsze. Nie wygramy ani z telewizją, nie wygramy z mediami, nie wygramy z internetem, ale jeżeli zaszczepimy w tych ludziach chociaż odrobinę takiej chęci, takiego czekania na prawdziwy teatr, na prawdziwych aktorów, to będzie ogromny sukces. To potrwa pewnie bardzo, bardzo długo, bo to nie tylko są zmiany wśród ludzi, którzy chcą przyjść do teatru, to są zmiany wokół tych ludzi, ale myślę, że kierunek jest słuszny, tylko musimy ograniczyć ten łatwy widza dostęp do tej, jeszcze raz powtórzę, byle jakości. Ona paskudzi gust. To jest tak jak z perfumami. Jeżeli będziemy skrapiać ludzi kiepskim perfumem, to niestety, ale ten oddech zawsze będzie nieświeży.
A powiedzcie panowie tak szczerze, wolicie grać przed dużą publicznością, czy lubicie też takie kameralne występy, gdzie siedzi kilkadziesiąt osób, ale takiej rzeczywiście publiczności, która wie, po co tutaj przyszła? Nie, ale całkiem duża audience, widownia również wie, po co przychodzi. Naprawdę, zagraliśmy ponad 100 spektakli w całej Polsce w niecałe 2 lata. Następnych 100 się szykuje z tą sztuką. I wydaje mi się, że czy to były ekskluzywne pokazy dla kilkudziesięciu osób, czy po 500, 600, to tak samo jest. I my nie wolimy. My mamy widza i w związku z tym wiem, że ten widz kupił bilety i też idziemy troszeczkę innym systemem niż spektakle inne w Polsce. My nie wynajmujemy przestrzeni do tego teatru, tylko po prostu sprzedajemy ten spektakl. W związku z tym wiemy, że nie zwozi się na nas autokarów załatwianych sztucznie widowni, tylko ludzie przychodzą do kasy, żeby kupić, ewentualnie łączą się w grupy, żeby było trochę taniej. I w związku z tym to nie jest ważna ilość widza na widowni, a zawsze mamy pełno, to jest fajnie. My gramy tak samo. Gdybym mógł odpowiedzieć technicznie na pana pytanie, to bym powiedział tak. Czy jest 1000 widzów, czy jest 100? My tylko widzimy pierwsze 2 rzędy, więc dla nas to zawsze jest 100. No tak, tak można powiedzieć. A powiedzcie panowie, bo często funkcjonuje takie pojęcie jak zaszufladkowanie danego aktora w danej roli, zwłaszcza chodzi mi o tych aktorów serialowych. Ja myślę, że to takie troszeczkę chyba niesprawiedliwe, bo prawda jest taka, że... Ja bym dalej głębiej poszukał, że to stereotypy, że jednak tak nie jest. Ludzie z zewnątrz na to patrzą. My naprawdę robiąc tysiące rzeczy obok seriali, obok filmów, obok spektakli, no inne są czasy. W związku z tu akurat plus z tym, że się media rozwinęły, że są właśnie jest sporo spektakli również telewizyjnych, ale i różnych filmów i seriali. W związku z tym aktorzy robią dużo. W związku z tym ciężko teraz się zaszufladkować. Zrobić jeden film i być bohaterem jednego filmu, jednej produkcji. A tak jak wcześniej powiedziałem, teatr nam daje tę różnorodność i poczucie bycia w tym zawodzie, szukania właśnie nowych twarzy, siebie, w sobie nowych twarzy. Dlatego ja bym tutaj, no nie widzę takiej jakby zgodności z moją drogą życiową, żebym się miał prymusa Młodych Wilków trzymać albo ze Złotopolskich Gabriela, bo robię wiele innych rzeczy i również tymi imionami gdzieś tam za mną ktoś krzyczy. Także ja się tego nie boję, bo robię sporo. Panowie, to tak na zakończenie. Jesteście takimi aktorami, myślę, że spełnionymi, bo gracie w teatrze, gracie w tych produkcjach telewizyjnych, więc tak naprawdę no wszystko to, czego aktor może sobie życzyć, ale chyba większe znaczenie ma dla obu panów jednak występowanie na scenie teatralnej. To, co wcześniej powiedzieliśmy. Tak, to jest taka cezura, to jest coś, co daje aktorowi jakiś wymiar. To jest coś, co go kształtuje, co go klei, co mu daje doświadczenie, a kamera i wszystkie takie dorywcze prace nie dają. One dają popularność, krótkotrwałą, ale popularność. Natomiast scena i teatr to jest coś, do czego byliśmy wychowywani i co od no, prawie 30 lat... Kształceni od prawie 30 lat to robimy i nie wyobrażam sobie, żeby tego w moim życiu zawodowym miało mi zabraknąć. Mam nadzieję, że widzą również. Tego nie zabraknie, a wiemy, że tu w Policach już mamy komplecik, tak? No to cóż, możemy tylko co? Ostrzec, tak? Wszystkich w Policach, że jeszcze tu wrócimy. Dobrze, bardzo serdecznie dziękujemy. Wspaniały festiwal, dziękujemy za zaproszenie oczywiście. Dziękujemy bardzo.